Michał sędziwuj. Nowe światło chemiczne ze źródła przyrody i doświadczenia ręcznego wydobyte przełożył z łaciny dr J. Michał sędziwuj 1556 1636. Rodem spod Krakowa głośny swemi czasy w całej Europie, alchemik Polski. Posiadał, zdaniem badaczów, sztukę zamiany metalów w złoto za pomocą tynktury, która miała również własności uzdrawiania. Powoływany był na najmożniejsze dwory europejskie, obdarzany majątkami i honorowany. Parokrotnie był chwytany, więziony i męczony przez możnych panów, którzy chcieli wymóc na nim tajemnicę tę alchemiczną. Obrabowany wreszcie z tynktury, nie umiał już jej na nowo sporządzić i umarł w niedostatku. Pozostawił parę traktatów dotyczących alchemii, w których, jak wszyscy ówcześni alchemicy, materiały procesu kamienia filozoficznego ukrywa pod symbolami. Celuje za to kierowaniem ku przykładowi przyrody, której skróconym procesem ma być właśnie alchemia. Tworzy w ten sposób rodzaj swoistej, wielką prostotą wycechowanej filozofii przyrody. W pismach swych używał pseudonimu Cosmopolitanus i kryptonimu Divi Leshi Genus Amo, boskiego Lecha Kocham, który zawiera litery ukryte jego imienia i nazwiska, Michael Sendivogius. Znany jest obraz Matejki, wyobrażający sędziwoja w chwili, gdy okazuje królowi Zygmuntowi Augustowi wydobytą z tygla sztabkę złota. Przedmowa Wszystkim sztuki chemicznej poszukiwaczom, to znaczy naturalnym synom Hermesa, autor zdrowia i błogosławieństwa od Boga życzy. Gdybym ważył ze sobą, czytelniku rzetelny, iż wiele książek cudzołożnych i fałszywych, jak zowią przepisów alchemistów, szalbierzy, oszustwem i chciwością sporządzonych, w których ani iskierka nawet prawdy nie przyświeca, wśród naturalnych i tajemnych sztuk badaczów obiega, przez której bardzo wielu zostało już oszukanych i jeszcze się oszukuje, Sądziłem, iż nic użyteczniejszego nad to nie uczynię, jak gdy talentem od Ojca światła mi powierzonym z synami i dziedzicami sztuki wspólnie się podzielę. Nie tylko w wiekach poprzednich, jak to potomni zaświadczyli, ale nawet i w tym naszym, szczególne to błogosławieństwo filozoficzne Boże niektórym ludziom nie było odmówione. Nazwiska mego dla pewnych powodów uważam za właściwe nie ogłaszać. Nie chwały bowiem szukam dla się, lecz staram się wygodzić miłośnikom filozofii. Dlatego też próżną chęć chwały pozostawiam tym, którzy wolą się zdawać niż być. To, co tu na świadectwo niewątpliwej prawdy filozoficznej pisze, dla niewielu zrozumiałe, wydobyte zostało z doświadczenia ręcznego, które udzielił mi Najwyższy, by ci, którzy w tej najchwalebniejszej wiedzy pierwszej rzeczywiste położyli posady, przez zachętę te najpiękniejszych rzeczy ćwiczenia nie pozostawiali i tym sposobem od zgraj zbrodniczej dmuchaczów byli zabezpieczeni. Nie baśnie to, jak tłum nieświadom powiada, niczcze to ludzi próżniaczych wymysły, jak twierdzą głupcy i niemądrzy, którzy sztukę ośmieszają. Prawda to najprawdziwsza, filozoficzna. Jej to jako prawdy miłośnik gotów na prawdy chemicznej, niewinnie pomawianej, wsparcie i stwierdzenie. Ukrywać ani w milczeniu owijać nie mogę i nie winienem. Lubo, czasy temi złośliwymi, gdy cnota i występek za zarówno się mierzą, wskutek wielu szkarady ludzi niewdzięczności i niewierności, nie mówiąc już o zbożeczeniach filozofów, występować na widownię rzecz to ustraszająca. Mógłbym prawdy tej chemicznej dostarczyć świadków, mianowicie autorów najpoważniejszych podług zdania jednozgodnego, szanownej starożytności w tylu różnych narodach, lecz co naocznym doświadczeniem się widzi, to nie potrzebuje zapewnienia. Widziało ową bez szatek dianę w tych latach ubiegłych, wiem co mówię, wielu i wysokiej i niskiej kondycji, a chociaż znajdą się Nygusi, którzy lubo z zawiści, lubo ze złości, lubo ze strachu, by ich szalbierstwa się nie wykryły, będą okrzykiwali, iż można wyciągnąć duszę ze złota, a czym i szumnym pokazu o mamem, innemu nadać ją ciału. Nie bez czasu, trudu i kosztów nakładu i uszczerbu, jako pewne to niech wiedzą synowie Hermesa, iż tego rodzaju wyciąganie dusz, jak powiadają, czy to ze złota, czy z księżyca, jaką bądź drogą wulgarną alchemiczną, jest czystym wmawianiem, w co wielu nie wierzy, lecz wreszcie przez doświadczenie jedno i jedyne prawdy nauczycielstwo z uszczerbkiem sprawdza. Przeciwnie, kto na drodze filozoficznej bez fałszu i blagi okazać potrafi, by choć najmniejszy metal z korzyścią czy bez korzyści, istotnie kolorem słońca czy luny, powstającym przy wszystkich wymaganych próbach, barwił się, o tym słusznie twierdzić mogę, iż ma wrota przyrody otwarte do badania dalszych i wyższych tajemnic i że przy Bożym błogosławieństwie osiągnie je. Dalej, obecne te traktaty, z mego doświadczenia spisane, wiedzy synom przedstawiam, by gdy całą myślą i ruchem duszy w kole dociekań tajemnych sprawozdań przyrody trwają, prawdę stąd rzeczy i samą przyrodę poznali i przejrzeli. Na tej bowiem rzeczy jednej doskonałość całej sztuki filozoficznej polega, by tylko drogą tą królewską, którą przyroda we wszystkich działaniach nakazuje, postępowali. Dlatego pragnę czytelnika rzetelnego upomnieć, by pisma moje nie tyle z łuski słów rozumiał, ile z sił przyrody, by nie żaił się potem próżno na stratę czasu, na trud i na koszty. Niech zważy iż wiedza to jest mędrców, nie zaś niebiegłych, i iż wcale inne jest znaczenie filozofów niż jakie rozumieją lub pyszałkowie nadęci, lub kpiarze pismacy, lub wbrew sumieniu niecni, którzy gdy nie mogą wypłynąć cnotami, szelmostwem i zacnych ludzi czernieniem to zamierzają lub nieukowie obierzysasi, którzy swymi pobieleniami i poczerwienieniami, z najniegodniejszem, przechwalebnej wiedzy chemicznej szkalowaniem, prawie cały świat oszukali. Dar bowiem jest to Boży, gdy tedy do sztuki, tej jedynie łaską Boga, oświecającego umysł, przez cierpliwość i religijną pokorę dojść można lub przez naoczne biegłego nauczyciela okazanie Słusznie tych, co zdala od Boga, od tajemnic swych Bóg precz odgania. Co do reszty, proszę jedynie synów sztuki, by chęć tę moją przysłużenia się im wdzięcznym sercem przyjęli i gdy tajne uczynią jawnem i za Boga skinieniem pracę wytrwałą do upragnionych odżywin filozoficznych dobiją, By zwyczajem filozofów wszystkich niegodnych od sztuki tej wyłączyli, A pomni miłości bliźniego potrzebującego w bojaźni Bożej zaniechawszy czczej okazałości Najlepszemu Trójnajwyższemu za specjalny dar ten bez nadużycia go, w milczącym i zacnie radującym się sercu, chwałę wieczną wdzięczności śpiewali. Simplicitas sigilum veritatis Prostota jest prawdy pieczęcią. Novum lumen chemicum, nowe światło chemiczne. Traktat pierwszy. O przyrodzie, czym jest i jacy być winni jej badacze? Wielu mężów mądrych i wielce uczonych, przed mnogimi wiekami, a nawet przed potopem, jak świadczy Hermes, pisało wiele o sporządzeniu kamienia filozoficznego. I tyle nam pism pozostawiło, iż gdyby przyroda z dnia na dzień nie tworzyła nam rzeczy do wiary, Ledwie że za słuszne mógłby kto poczytywać, że jest przyroda. W poprzednich bowiem wiekach nie tylu było wynalazców rzeczy, i poprzednicy nasi nie rozważali też nic innego, prócz samej przyrody i przyrody możliwości. I chociaż jedynie na prostej drodze przyrody pozostawali, wynaleźli jednak takie rzeczy, jakie my sobie, wśród tylu rzeczy zabiegający ledwie umysłem naszym możemy wyobrazić. Dzieje się to dlatego, że przyroda i powstawanie na globie zdaje nam się rzeczą już marną i zwykłą i dlatego umysł nasz nie do rzeczy znanych, lecz do tych, które nie mogą lub bodajże stać się mogą, zwracamy. Wskutek czego łatwiej też nam przypada wymyślać rzeczy subtelne, których sami filozofowie nie potrafiliby sobie wyobrazić, niż do słusznego przyrody biegu i sensu filozofów przystąpić. Już tak natura ludzka sporządzona iż tem, co wie, poniewiera innego ciągle szukając, a jeszcze bardziej umysł ludzki, któremu natura podległa. Dla przykładu masz oto kunszt Mistrza, gdy już dojdzie do ostatecznej swego kunsztu doskonałości, szuka czego innego, lubo go nadużywa, lubo całkiem przestaje. Tak bowiem przyroda szlachetna zawsze prowadzi aż do samej Iliady, to jest do granicy ostatecznej. Potem ustaje. Od początku bowiem nadane przyrodzie pewne pozwolenie, by mogła przez bieg cały dojść do lepszego i mieć zupełne odpocznienie, do którego całym dążeniem ciągnie i raduje się końcowi swemu, zgoła jak mrówka sędziwości, której na starość przyroda tworzy skrzydła. Tak też wierę. Umysł nasz postąpił tak już dalece, zwłaszcza w sztuce filozoficznej, czyli praktyce kamienia, iż już prawie do samej doszliśmy Iliady. Wynalazła bowiem sztuka chemiczna takie dziś subtelności, iż z trudem większe mógłby się jeszcze znaleźć, i do tyla różni się od sztuki starożytnych filozofów, jak majster zegarków od zwykłego kowala. I chociaż obaj mają do czynienia z żelazem, Tem niemniej jeden nie zna roboty drugiego, choć obaj są mistrzami w swej sztuce. Gdyby ożył dziś sam ojciec filozofów Hermes i przenikliwego umysłu Geber wraz z najgłębszym Rajmondem Lulusem, nie jako filozofowie, lecz raczej jako uczniowie, Byliby uważani przez naszych chemistów, jako że nie znaliby tylu dziś zwykłych destylacji, tylu cyrkulacji, tylu kancylacji, tylu innych nieprzeliczonych dzieł artystów, które z ich pism ludzie tego wieku wynaleźli i wykombinowali. Jednego tylko nam brakuje, byśmy znali, co oni sami robili, mianowicie Kamień filozoficzny albo tynkturę fizyczną. My gdy tego szukamy, inne znajdujemy, i gdyby nie był tak wyzwyczajony twór ludzki przyroda nie zakładała na tem swego prawa, już z trudem byśmy nie wpadli w obłęd. Lecz wracając do zamierzenia, przyrzekłem w pierwszym tym traktacie wyjaśnić przyrodę, by nas od prostej drogi słusznej nie odkłaniała próżna wyobraźnia powiadam tedy iż przyroda jest jedna prawdziwa prosta niepodzielna w swym bycie jak ją bóg stworzył przed wiekami i ducha w nią zamknął wiedzieć masz tedy iż przyrody kresem jest bóg które jest i początkiem przyrody. To też wszelki początek kończy się w tem tylko, w czym się poczyna. Rzekłem, iż jest jedyną tylko, przez którą Bóg wszystko stworzył, nie iżby Bóg bez niej nie potrafił działać, gdy przecie sam stworzył przyrodę i jest wszechmogący, lecz iż tak sobie upodobał i zrobił. Wszystko z tej jednej tylko przyrody powstaje i nie masz nic na obszarze poza przyrodą, a chociaż bywają czasami poronienia, nie przyrody to wina, lecz lub mistrza, lub miejsca błąd. Przyroda ta podzielona jest na cztery miejsca, w których to wszystko się czyni, co jawi się, i co jest w cieniu, chociaż rzeczy raczej w cieniu są, niż jawią się rzeczywiście. Odmienia się w zasadzie męskiej i żeńskiej i upodabnia się do Merkuriusza, gdyż łączy się w różnych miejscach. I podług miejsc Ziemi powoduje rzeczy dobre lub złe, chociaż nie ma miejsc złych na Ziemi, jak to nam się widzi. Jakości zaś są tylko cztery i te są zawartością wszystkich rzeczy i nie godzą się z sobą. zawsze jedna nad drugą występuje. Przyroda zaś się nie jest widzialna, chociaż widomie działa. Jest bowiem duchem lotnym, który w ciałach pełni swój urząd. Miejsce i siedzibę swą ma w woli boskiej. Nam na tym miejscu do niczego innego nie służy, jak tylko po to, byśmy jej miejsca znali, które jej samej właściwsze są lub bliższe. To jest byśmy umieli łączyć rzecz z rzeczą, podług przyrody, iżby nie mieszało się drewno z człowiekiem, ani byk, czyli zwierzę, z metalem, lecz by rzecz każda w podobnej sobie działała. Wtedy tylko przyroda zaświadczy swój urząd. Miejsce przyrody nie inne jak wywoli Boga, jak to wyżej rzekliśmy. Badacze przyrody, takimi być winni, jaką jest sama przyroda, rzetelni, prości, cierpliwi, wytrwali i co najważniejsza, nabożni, Boga bojący się bliźniemu, nie szkodzący. Potem mają pilnie rozważać, czy zamierzenie ich zgadza się z przyrodą, czy jest morzebne. Z przykładów jawiących uczyć się mają, z jakich mianowicie rzeczy, co się staje, jak i w jakim naczyniu sprawuje przyroda. Gdy chcesz bowiem co sprosta zrobić, jak robi sama przyroda, idź za przyrodą. Gdy znowu coś okazalszego zamierzasz niż przyroda, Bacz na to, w czym i przez co się ulepsza, a zawsze niech staje się to w swem podobnem. Dla przykładu, gdy chcesz metalu, co jest naszym zamierzeniem, poza tym, co przyroda tworzy, wzbudzaj dalej we własności. Przyrodę należy brać metaliczną i to w zasadzie męskiej i żeńskiej. Inaczej nic nie zdziałasz. Gdy bowiem z trawy zamierzasz stworzyć metal, próżno się trudzić będziesz, tak samo jak z psa i zwierzęcia drzewa nie wytworzysz. Traktat drugi. O działaniu przyrody w zamierzeniu naszem i w nasieniu. Rzekłem już, że natura jest prawdziwa, jedyna, wszędzie obecna, ciągła, jak się poznaje z rzeczy wytworzonych, mianowicie z drzew, traw itd. Rzekłem także, iż badacz przyrody winien być rzetelny, prosty, cierpliwy, wytrwały, do jedynej więc rzeczy duszą przykładający się. Teraz począć nam należy o działaniu przyrody. Podobnie jak przyroda jest w woli Bożej i Bóg ją stworzył, czyli podał wszej wyobraźni, tak i przyroda uczyniła sobie siemię, to jest wolę swoją w żywiołach. Sama jest zgoła jedna, wszelako rzeczy różne wydaje, i nic nie poczyna bez nasienia, spermy. Co nasienie sperma chce, to przyroda działa jest bowiem na kształt narzędzia niektórego kunsztownika. Tak tedy nasienie jakiej bądź rzeczy jest pożyteczniejsze dla kunsztownika od samej przyrody. Z przyrody bowiem bez nasienia wytworzysz tyle, ile bez ognia złota lub srebra złotnik, albo bez ziarna i siemienia rolnik. Gdy masz nasienie, przyroda rychle nadąży lubo do złego lubo do dobrego działa ona w nasieniu tak jak bóg w wolnej woli człowieka i to jest wielką tajemnicą że przyroda posłuszna nasieniu nie zmusu lecz dobrowolnie jako i bóg na wszystko zezwala czego chce człowiek nie przymuszony lecz z własnej woli dlatego też dał człowiekowi wolny wybór czyli do złego czyli do dobrego Nasienie tedy sperma jest eliksirem wszej rzeczy lub piątą esencją czyli najdoskonalszym rzeczy wywarem i strawieniem lub balsamem siarki który jest temże czem wilgotność zasadna chamidum radikale w metalach. O nasieniu tem spermie walną by można wytoczyć rzecz My atoli jedynie do zamierzenia w sztuce chemicznej zdążamy. Cztery żywioły wytwarzają nasienie wolą Boga i wyobrażeniem przyrody. Jako bowiem męż nasienie ma ośrodek, czyli naczynie swego siemienia w krzyżach, tak też cztery żywioły wskutek ruchu nieustannego, każdy podług swej jakości. Rzutują nasienie, spermę, w ośrodek ziemi, gdzie strawia się i przez ruch wyrzuca się precz. Ośrodkiem ziemi jest miejsce jakoweś puste, gdzie nic się nie może ukoić. W ośrodek, ekscentrum, by tak rzec, czyli na skraj środka i na obwód, cztery żywioły wyrzucają swe jakości. Jako mąż miece swe siebie w łono niewiasty, w którym nic nie zostaje z siemienia, lecz gdy należną cząstkę otrzyma macica, resztę wyrzuca precz. Podobnie też w ośrodku ziemi zachodzisz. Siła magnetyczna część jakiegoś miejsca ciągnie do się rzecz odpowiednią dla się do zrodzenia czegoś, resztę wyrzuca precz, powodując kamienie i inne ekskrementy. Wszystkie bowiem rzeczy z tego źródła mają swój początek i wszystko na całym świecie rodzi się tylko przez to źródło. Dla przykładu, niech będzie gdzie na stole równym naczynie z wodą. umieście na środku stołu, a dookoła ułóż różne rzeczy i różne barwy, tudzież sól i tak dalej, każdą oddzielnie. Niech rozleje się potem woda na środek. Obaczysz, jak tu i owdzie... Rozpływa się i gdy strumyczek jeden dosięgnie koloru czerwonego, zabarwi się od niego, gdy soli, soli smak przejmie i tak co do innych. Woda bowiem miejsc nie odmienia lecz rozmaitość miejsc odmienia wodę. Podobnie też z ośrodkiem ziemi, siemię albo nasienie przez cztery żywioły w środek rzucone, Przechodzi do różnych miejsc i podług przyrody miejsca rzecz się przyradza. Gdy przychodzi do miejsca ziemi i wody czystego, staje się rzecz czysta. Siemie i nasienie wszystkich rzeczy jest jedno, a jednak zradza różne rzeczy, jak to się z następującego przykładu okazuje. Siemię męża jest siemieniem szlachetnym i zgoła do rozmnożenia człowieka stworzone. Tem niemniej gdy go mąż nadużyje, co jest w jego wolnej woli, wyrodek się zrodzi. Gdy bowiem wbrew najsilniejszym Boga nakazaniom mąż pozna krowę lubo inne zwierzę, z łatwością pojmie zwierzę siemię męża, wżdy bowiem przyroda jest jedna i wtedy nie człowiek się zrodzi, lecz zwierzę i potwór, jako że siemię nie znalazło dla się miejsca przystojnego. Z takiego nieludzkiego i obrzydliwego mężów ze zwierzętami łączenia mogłyby powstawać różne zwierzęta do ludzi podobne. Tak bowiem się staje, iż gdy nasienie wchodzi w ośrodek, rodzi się, co stamtąd urodzić się musiało, ale gdy już do miejsca przyszło i poczęło, nie zmienia już kształtu. Zasię póki jeszcze w ośrodku jest nasienie, zarówno łatwo z nasienia tego wytworzyć się może drzewo jak metal, równie rychle trawa jak kamień i jeden od drugiego cenniejszy względnie do czystości miejsca lecz jak żywioły zradzają nasienie, rzecz nam teraz należy, zaś to tak się staje. Są cztery żywioły, dwa ciężkie i dwa lekkie, dwa suche, dwa wilgotne, lecz jeden najbardziej suchy i jeden najbardziej wilgotny, są męskie i żeńskie. Każdy z nich przez się najgotowszy jest do wytworzenia rzeczy do się podobnych w sferze swej. I tak już zechciał najwyższy. Cztery te żywioły nie ustają, lecz ciągle wzajem działają i każdy przez się miecie swój wytwór subtelny, a w ośrodku się schodzą. W ośrodku za się jest Archeus, służka przyrody, który, Nasienie te mieszając precz wyrzuca. Jaką zaś drogą to się dzieje, W epilogu dwunastu tych traktatów obficiej się pokaże. Traktat trzeci O prawdziwej pierwszej materii metalów. Pierwsza materia metalów jest podwójna, lecz jedna bez drugiej metalu nie tworzy. Pierwszą i główną jest wilgotność powietrza, humidum aeris z gorącem zmieszana. Ją filozofowie nazwali Merkuriuszem, który rządzi się promieniami Słońca i Księżyca w morzu filozoficznym. Wtórą jest gorącość Ziemi sucha, którą nazwali siarką lecz gdy wszyscy słuszni filozofowie najbardziej ją ukryli, my nieco światle ją wyłożymy, a głównie wagę, przez której niewiadomość wszystko się niweczy. Stąd dzieje się, iż wielu z rzeczy dobrej tworzy poronienia, są bowiem, którzy całe ciało, miasto materii, czyli siemienia, lub nasienia, biorą, inni biorą ciało zawodne. I ci wszyscy z drogi prostej zbaczają. Dla przykładu, gdyby ktoś wziął męża nogę i niewiasty rękę i zapragnął z tego połączenia stworzyć człowieka, nie byłoby to możliwym. Jest albowiem w każdym ciele zarodek i miejsce, czyli siemienie lub nasienia punkt, a zawsze dwieście osiemdziesiąt części – nawet w samym ziarnku pszenicznym i inaczej to być nie może, bowiem nie całe ziarno, czyli ciało zamienia się w siemię, lecz jest w ciele tylko iskra pewna niezbędna, która przez ciało swe jest strzeżona od wszego zbytnego gorąca, zimna itd. Gdy masz uszy i zmysły, bacz na to, a będziesz zabezpieczony nie tylko od tych, którzy nie znają miejsca nasienia i całe ziarno starają się obrócić w siemię, ale także i od tych wszystkich, którzy zajmują się próżnem rozpuszczaniem metalów i pragną w całości rozpuszczać metale, by potem z ich wzajemnego złączenia nowy metal utworzyć. Ci, gdyby proces przyrody rozważali, obaczyliby, iż rzecz ma się całkiem inaczej. Żaden bowiem metal nie jest tak czysty, by nie miał zarazem swych nieczystości, jeden jednakże od drugiego mniejsze lub większe. Ty, Atoli, druhu czytelniku, baczyć masz naprzód na punkty przyrody, jak wyżej rzeczono i dosyć będziesz miał. Tę atoli zachowaj przezorność, byś nie szukał tego punktu w metalach pospólstwa, gdzie go nie ma. Te bowiem metale, osobliwie złoto pospólstwa, marne są. Nasze wrzdy są żywe, ducha mające i te w całości brać należy. Wiedz bowiem, iż życiem metalów jest ogień, gdy są jeszcze w swych żyłach, i śmiercią także ogień, mianowicie stopienia. Pierwszą za się materią metalów jest wilgotność niektóra, zmieszana z powietrzem gorącym i jest w kształcie wody tłustej przystającej do każdej rzeczy czystej czy nieczystej. W jednym atoli miejscu obficiej niż w drugiem, co pochodzi stąd, iż ziemia w jednym miejscu jest bardziej otwarta i porowata, mająca siłę przyciągliwą niż w drugiem. Występuje czasami przez się na światło okryta niejako odzieżą osobliwie w miejscach, gdzie nie ma przylegać do czego. Pozdaje się tedy, gdyż rzecz każda składa się z trzech zasad. W materii za się metalów jedna tylko, bez połączenia, wyjąwszy odzież, czyli jej cień, mianowicie siarkę. Traktat czwarty. Jak się tworzą metale we wnętrznościach ziemi? Tworzą się metale tym sposobem. Gdy cztery żywioły wyrzutują własności swe w ośrodek ziemi, Archeus dystylując, unosi gorącem ciągłego ruchu na powierzchnię ziemi. Jest bowiem ziemia porowata i wiatr, przesączając się przez pory ziemi, rozpuszcza się w wodę, z której wszystko się rodzi. Niech wiedzą tedy synowie nauki, iż nasienie metalów nie jest różne od nasienia wszech rzeczy, Czyli jest waporem wilgotnym. Próżno przeto starają się artyści sprowadzać metalę do pierwszej materii, która jest tylko waporem. Filozofowie nie taką rozumieli materię pierwszą, lecz materię wtórą, jako to Bernardus Trevisanus doskonale dowodzi, chociaż nie tak przejrzyście, gdyż o czterech żywiołach mówi. Tem niemniej to chciał powiedzieć i tylko z synami mówił. Ja zaś, bym jaśniej odsłonił teorię, wszystkich tu zamierzyłem napomnieniem przestrzec, by zaniechali tylu rozpuszczeń, tylu cyrkulacji, tylu kalucynacji i ciągłych poczynań, gdyż próżno szukać tego w rzeczy twardej, gdy przez się miękka wszędzie się znajduje. Nie pierwszej, ale w której tylko ma się szukać materii. Takiej bezprzecznie, która skoro poczęta, w inną formę zamieniać się nie może. A gdy pytasz, jak metal sprowadzić do takiej materii, idę w za filozofów intencją. Tego tylko przed innymi pragnę, by synowie sztuki sen z pism rozumieli, nie sylabę, i gdzie przyroda ustaje w metalicznych, mianowicie przed oczyma naszymi ciałach doskonałych, by sztuka tam poczynała. Lecz wracając do zamierzenia, gdyż nie samego tylko kamienia dotyczy zamiar nasz, powiemy obecnie o materii metalów. Rzekłem nieco wyżej, iż wszystkie rzeczy rodzą się z powietrza rzadkiego, czyli waporu, które żywioły ciągłym ruchem sączą we ziemi gdy już go przyjął archeus przez pory u nasza i mądrością swoją każdemu miejsca udziela jak to uprzednio podaliśmy tak wskutek różności miejsc rzeczy też różne powstają i rodzą się są tacy, którzy mnie mają, iż Saturn ma inne siemie, a złoto inne i tak w tym wniosku i reszta metalów. Ale to jest czcze jedno jest tylko siemie, toż w Lunie, jak i w Marsie. Lecz miejsce Ziemi różne było, jeżeli mnie słusznie rozumiesz, chociaż w Lunie przyroda szybciej ustala, niż w Słońcu i tak co do innych. Kiedy bowiem z ośrodka ziemi wapor ten unasza się, przechodzi przez miejsca lubo zimne, lubo gorące. Gdy więc przechodzi wapor przez miejsca gorące i czyste, gdzie tłustość siarki przystaje do ścian, wapor ten, który filozofowie nazwali Merkuriuszem filozofów, przystosowuje się i łączy z tą tłustością, którą potem z sobą unasza i wtedy robi się lepkość. Porzuciwszy nazwę waporu, otrzymuje nazwę tłustości, która potem, dochodząc unaszaniem się do innych miejsc, które już wapor poprzezający oczyścił, gdzie Ziemia delikatna, czysta i wilgotna napełnia jej pory i łączy się z nią. I tak staje się słońce. Gdy za się tłustość ta dochodzi do miejsc nieczystych i zimnych, tworzy się Saturn. Gdy znowu ziemia taka jest czysta i zmieszana z siarką, powstaje Wenus. Im bardziej bowiem oczyszczone jest miejsce, tem piękniejsze daje metale. Trzeba bowiem wiedzieć, iż wapor ten ciągle wychodzi ze środka na powierzchnię i pochodem swym oczyszcza miejsca. Stąd staje się, iż dziś znajdują się pokłady w miejscach, gdzie ich przed tysiącem lat wcale nie było, gdyż postępem swym zawsze wytwarnia surowe, nieczyste, czyste stopniowo ciągnąc sobą. I to jest powtórzenie i cyrkulacja reiteratio et circulatio przyrody. Dotąd się nasza tworząc rzeczy nowe, dopóki miejsca nie oczyści się doskonale i im bardziej się oczyszcza, tym szlachetniejsze rzeczy wytwarza. Zimą zaś, gdy zimne powietrze ściśnie, zamraża się także i ten wapor lepki, który potem z nadejściem wiosny miesza się razem z ziemią i wodą i staje się magnezją ściągającą się w podobny do siebie Merkuriusz powietrza, który daje życie wszystkiemu przez promienie słońca, luny i gwiazd i tak murawę, kwiaty i im podobne wydaje. Nie odpoczywa bowiem przyroda ani chwilki. Metale za się tak się tworzą. Długą destylacją oczyszcza się ziemia, Potem, z przystąpieniem tłustości, tworzą się one. Inną drogą nie powstają, jak to niektórych pisma filozofów mylnie tłumaczących, próżne jest mniemanie. Traktat piąty O powstawaniu wszelkiego rodzaju kamieni. Materia kamieni jest ta sama co i innych rzeczy, i podług czystości miejsc tworzą się one tą drogą. Gdy cztery żywioły wapor swój sączą do środka ziemi, jednocześnie archeus przyrody wyrzuca go i unasza. Uw, gdy przechodzi przez miejsca i pory ziemi, ciągnie za sobą wszystką nieczystość ziemi aż na powierzchnię i ją potem ścina powietrze. Co bowiem tworzy powietrze czyste, to ścinna powietrze surowe, gdyż powietrze wchodzi do powietrza i wzajem się łączą, bowiem przyroda przyrodzie inba. I tak stają się skały i góry kamienne, względnie od małych lub dużych porów, im większe są pory ziemi tem lepiej oczyszcza się miejsce, gdy bowiem przez taką przewiewnie przechodzi większe gorąco i większa ilość wody, tem szybciej oczyszcza się ziemia. I tak potem w tych miejscach łatwiej rodzą się metale. Stwierdza to i samo doświadczenie, iż złota nie indziej jak w wysokich górach szukają i znajdują. Canorów nie być nie może, chyba rzadko. Takie bowiem miejsca przeważnie są wilgotne nie od waporu, lecz od wody żywiołnej, która ciągnie do się ów wapor. I tak się obejmują, iż niełatwo oddzielają się. Potem słońce niebieskie przerabiając ją, tworzy glinę tłustą, której używają garncarze. W miejscach znów, gdzie gruby piasek i wapor nie ma ze sobą tłuszczyzn i siarki, tworzę na łąkach trawy i murawę. Są i inne kamienie drogie, jak diament, rubin, szmaragd i reszta drogich kamyków, a wszystkie powstają w ten sposób. Kiedy wapor przyrody przez się unasza się bez dostępu tłustości siarki i dochodzi do miejsca wody czystej soli, stają się diamenty, a to w miejscach najzimniejszych, do których tłustość ta dojść nie może, gdyż tłustość nie pozwoliłaby na to. Wiedzieć bowiem należy, iż duch wody bardzo łatwo podnosi się małym gorącem, Lecz olej albo tłustość podnosi się jedynie wielkiem gorącem i do miejsc gorących. Jeżeli bowiem nawet z ośrodka postępuje, lekkiem się ścina zimnem i tak pozostaje. Wapor zaś podstępuje do miejsc należnych i w wodzie czystej ścina się w kamienie ziarniście. Jaką zaś drogą stają się w drogich kamieniach barwy? Widzieć ma się, iż to się z racji siarki staje w ten sposób. Gdy tłustość siarki ścina się, ruchem tym nieustannym potem duch wody przechodząc, rozrabia i oczyszcza ją siłą soli, aż póki nie zabarwi urobiwszy kolor czerwony lub biały, który to kolor dąży do lepszego z tym duchem gdyż tylekroć powtórzonymi przesączeniami uwytworniony, podnosi się. Duch potem ma władzę wchodzenia w rzeczy niedoskonałe i tak wprowadza kolor, który potem łączy się z tą wodą wtedy częściowo ściętą i tak napełnia jej pory i utrwala się z nią trwałością nierozłączalną. Ścina się bowiem wszelka woda gorącem, jeżeli jest bez ducha. Ścina się, zmraża się zimnem, jeżeli ma ducha. Lecz kto potrafi ścinać, zmrażać wodę gorącem i łączyć z nią ducha, ten na pewno znalazł rzecz tysiąckroć cenniejszą od złota i od wszej rzeczy. Niech uczyni tedy, by oddzielił się duch od wody by zgnił i ukazało się ziarno. Potem, odrzuciwszy fuzy, niech wprowadzi znów ducha z wyży do wody i zarządzi ich połączenie. To bowiem złączenie wytworzy szczep różny formą od szczepu rodzicielskiego. Traktat szósty o wtórej materii i gniciu rzeczy. Rzekliśmy o pierwszej materii rzeczy i jak tworzą się rzeczy z przyrody bez siemienia to jest jak przyroda otrzymuje od żywiołów materię, z której wytwarza siemię. Teraz za się o siemieniu i rzeczach wytworzonych z siemienia powiemy. Każda rzecz mająca siemię pomnaża się w niem lecz nie dzieje się to bez pomocy przyrody. Siemie bowiem nie jest niczem innym jak powietrzem ściętym, zmrożonym w jakiejś rzeczy, albo waporem wilgotnym. I gdy się on nadto nie rozpuści gorącym waporem, jest całkiem bezużytku. Niech wiedzą tedy, sztuki badacze, czym jest siemie, by nie szukali rzeczy, której nie ma. I niech wiedzą, iż jest potrójnem to, co z czterech żywiołów powstało. Pierwsze mineralne, o które mowa na tym miejscu, wtóre roślinne, trzecie zwierzęce. Mineralne siemię poznają filozofowie. Roślinne, powszechne i pospolite jak to widzimy w owocach. Zwierzęce poznaje się z imaginacji. Roślinne, okazuje nam, jak przyroda tworzy jest czterech żywiołów. Należy bowiem wiedzieć, iż zima jest sprawczynią gnicia, jako że ścina, zmraża w drzewach duchy życiowe, i kiedy one gorącem słońca, w którym jest siła magnetyczna wszej wilgoci pociągliwa, rozpuszczają się, wtedy gorąco przyrody wzbudzone ruchem. Pędzi do obwodu subtelny wapor wody, który otwiera pory drzewa i sprawuje przesączanie kropel zawsze oddzielając czyste od nieczystego. Poprzedza to li czasami czyste, nieczyste. Czyste staje i ścina się, zmraża się w kwiaty. Nieczyste uchodzi w liście, grube i stężałe w korę. Kora drzewa pozostaje stale. Liście opadają od zimna lub gorąca, gdy pory drzewa zamykają się. Kwiaty ścinają się w taką barwę, jakie jest dla niej gorąco i wydają owoc i siemię. Jako jabłko, w którym jest nasienie, z którego nie rodzi się drzewo, lecz w tem nasieniu jest siemię lub ziarno wewnętrzne, z którego nawet bez nasienia rodzi się drzewo, gdyż pomnożenie staje się nie w nasieniu, lecz w siemieniu. Tak naocznie widzimy iż przyroda z czterech żywiołów tworzy siemię, byśmy się tem próżno nie zajmowali, co bowiem jest stworzone, nie potrzebuje stworzyciela. To zamiast przykładu niech starczy dla napomnienia czytelnika. Teraz... Wracam do zamierzenia mineralnego. Siemie mineralne albo metalów tworzy przyroda we wnętrznościach Ziemi. Dlatego nie wierzy się, że takie siebie jest w przyrodzie rzeczy, iż jest niewidzialne. Ale nie dziw, że nieoświeceni wątpią, skoro i tego, co mają przed oczyma, nie rozumieją. Znacznie mniej tego, co niewidzialne ukryte. A toli najprawdziwszym jest, iż co na górze jest takie same, jak co na dole i na odwrót. Co rodzi się w górze, rodzi się z tego samego źródła, jak i to, co na dole, we wnętrznościach ziemi. I jakież względy mają mieć rośliny przed metalami, że tamtym Bóg dał siemię, a te niezasłużenie wyłączył? Czyż nie tę samą uboga godność mają metale co i drzewa. To ma stać jako pewne bez siemienia nic nie urasta. Gdzie bowiem nie ma wcale siemienia, tam rzecz martwa. Konieczne jest tedy, by cztery żywioły tworzyły siemię metalów lub wytwarzały je bez siemienia. Jeżeli wytwarzają się one bez siemienia, tedy nie mogą być doskonałe, gdyż każda rzecz bez siemienia jest niedoskonała z racji złożoności. Kto wiary nie daje tej prawdzie niezachwianej, nie jest godzien badać tajemnic przyrody. Nic bowiem nie rodzi się na obszarze, co pozbawione siemienia. Siemię metalów słusznie i w rzeczy samej jest w nich. Generacja zaś jego. Taka. Cztery żywioły w pierwszym działaniu przyrody sądzą przez archeusa przyrody w środek ziemi wapór wody ważki, który jest siemieniem metalów i zwie się Merkuriuszem z powodu swej płynności i złączalności z każdą rzeczą. Nie z powodu esencji. Przypodobnia się siarce z powodu ciepła wewnętrznego, i po ścięciu się, zmrożeniu, jest wilgotnością zasadną. Humidum radikale. I chociaż ciało metalów wytwarza się w Merkuriuszu, pod czym ma się rozumieć Merkuriusz filozofów, tych wszakże słuchać nie należy, którzy mnie mają, iż w zwykłym Merkuriuszu jest siemię metalu i biorą tedy ciało, Miasto siemienia, nie rozważywszy, iż rzeczony Merkuriusz pospólstwa ma także w sobie swe siebie. Błędy wszystkich tych ludzi na tym się okażą przykładzie. Oczywiste jest, iż ludzie mają siebie, w którym się rozmnażają. Ciało człowieka to Merkuriusz, lecz siebie jest utajone w ciele. I racją ciała ilość wywadze nieznaczna. Kto wtedy chce wytworzyć człowieka, bierze nie Merkuriusz, który jest ciałem, lecz siemię, wapor wody ścięty. Tak też w wytwarzaniu metalów opaczne zwykłych chemistów domniemanie. Rozpuszczają ciało metaliczne, lubo Merkuriusz, lubo złoto, lubo Saturn, lubo Lunę, i przegryzają je wódkami mocnymi i innymi rzeczami obcemi, do słusznej sztuki niepodatnymi. Następnie łączą, nieświadomi, iż z pociętego ciała ludzkiego nie tworzy się człowiek, gdyż popsucie ciała i zniweczenie siemienia tą drogą naprzód już nastąpiło. Rzecz wszelka pomnaża się w zasadzie męskiej i żeńskiej, jak o tę wzmiankę w traktacie o podwójnej materii uczyniłem. Rozdzielenie płci nic nie tworzy ani nie powoduje, lecz połączenie jej słuszne wydaje nową formę. Siemiona, tedy, albo nasienia, nie ciała masz brać. Zatem Męża żywego i niewiastem żywą, złącz ich razem, by łącznie wyobrazili nasienie do wytworzenia owocu swej przyrody. Pierwszej bowiem materii niech nikt ze śmiertelnych nie ma, że stworzy. Pierwszą materią człowieka jest Ziemia, i nikt z ludzi nie potrafi z niej stworzyć człowieka. Jeden tylko Bóg to potrafi z której atoli materii, która już stworzona, gdy w miejsce należyte zostanie złożona, z łatwością przy działaniu przyrody wytworzy się to, czego formą jest siebie. Arcydzielnik nie ma tu nic innego do czynienia, prócz by umiał oddzielić lotne od grubego i włożyć w należne naczynie. To bowiem trzeba rozważyć, iż jak się rzecz poczyna, tak się i kończy. Z jednego staje się dwa, z dwóch jedno i nic nadto. Jeden jest Bóg, z tego jednego Boga syn jest zrodzony. Jeden dał dwa. Dwa dało jednego ducha świętego i od jednego i drugiego pochodzącego. Tak stał się świat i taki będzie jego koniec. Rozważ najdokładniej uprzednie cztery punkty. Masz w nich Ojca, Ojca i Syna, na koniec Ducha Świętego, masz cztery żywioły, masz cztery światła, dwa niebieskie, dwa centralne. Nic więcej nie jest, nie było, nie będzie nad to, co w tej figurze ukazane. Gdybym miał wszystkie tajemnice skreślić, które stąd wypływają, powstałaby wielka księga. Wracam do zamierzenia i powiadam ci prawdziwie, mój synu, nie tworzy się jedno z jednego, gdyż to jest własnością tylko Boga. Wystarczy, gdy zdołasz z dwóch stworzyć jedno dla ciebie użyteczne. Wiedz tedyż iż nasieniem rozmnażającym jest materia wtóra, nie pierwsza. Pierwsza bowiem materia rzeczy jest niewidzialna, ukryta w przyrodzie albo w żywiołach. Wtóra za się czasami synom nauki się jawi. Traktat siódmy. O własności wtórej materii. Lecz byś mógł łatwiej pojąć, jaka jest ta wtóra materia, opiszę ci własności, z których ją poznasz. Naprzód masz wiedzieć, iż przyroda podzielona jest na trzy państwa. Dwa z nich są państwami, z których każde przez się ostać się może, choćby dwóch innych nie było. Jest państwo mineralne, roślinne i zwierzęce. Mineralne może istnieć przez się, choćby nie było wcale człowieka na świecie, ani drzewa, ani trawy. Roślinne takoż, choćby nie było wcale metalu, ani zwierzęcia, może trwać przez się. Te dwa państwa są z jednego przez jedno stworzone. Trzecie zaś z rzeczonych dwóch ma życie, bez którego nie może istnieć, jest szlachetniejsze i doskonalsze niż dwa powyższe, jako że ostatnie między nimi i ma władzę nad nimi. W trzeciem bowiem zawsze się własność kończy i w drugiem pomnaża. Patrz w państwie roślinnym. Pierwszą materią jest trawa lub drzewo, których ty stworzyć nie potrafisz. Przyroda to czyni jedynie. W państwie tem... Wtórą materią jest siemie, które widzisz. W niem rozmnaża się trawa lub drzewo. W państwie zwierzęcem pierwszą materią jest zwierzę lub człowiek, którego ty nie potrafisz stworzyć, lecz wtórą materię lub nasienie znasz, w którym się rozmnaża. W państwie mineralnym metalu nie potrafisz stworzyć i choćbyś się chwalił, Będziesz pustak i kłamca. Przyroda to czyni, i choćbyś miał pierwszą materię podług filozofów, ową sól centralną, to jednak bez złota niepodobieństwo by ci było rozmnażać. Siemię atoli metalów jedynie synowie wiedzy poznali. W roślinach siemię ukazuje się na zewnątrz. Krzyżami wyrabiania jego, jest powietrze gorące. W zwierzętach siemię jawi się wewnątrz i zewnątrz. Krzyżami wyrabiania jego są krzyże mężczyzny. Woda w minerałach jest siemieniem w środku serca ich i życiem. Krzyżami wyrabiania jego jest ogień. Roślinnego siemienia przyjmicielką jest ziemia. Zwierzęcego siemienia przyjmicielką jest macica niewiasty. Wody siemienia mineralnego przyjmicielem jest powietrze. I tacy są siemion przyjmiciele, jakie są ciała ścinania się, zmrażania takie wyrabianie się, jakie rozwiązywanie się takie gnicie, jaki rozkład. Własnością zaś wszelkiego siemienia jest Łączenie się z wszelką rzeczą w swoim państwie jest bowiem lotne i nie jest niczym innym jak powietrzem, które tłustością wywodzi się, ścina. Poznaje się potem, iż się nie miesza poza swoim państwem z żadną rzeczą naturalnie, nie rozpuszcza się, lecz ścina się, gdyż nie potrzebuje rozpuszczania się, lecz ścinania. Koniecznym jest tedy, by się pory ciał otworzyły, by wyrzuconem zostało nasienie, w którego środku siemię spoczywa, które jest powietrzem. Gdy wejdzie ono do należnej macicy, ścina się i ścina, co znajduje czystego lub nieczystego zmieszanego z czystym. Dopóki w ciele jest siemię, ciało żyje. Gdy całe się zużyje, ciało umiera. Wszystkie za ciała przez wyrzucenie siemienia osłabiają się. Świadczy bowiem doświadczenie, iż ludzie, nadto wenerze hołdujący, stają się słabszymi, Jako drzewa, gdy na zbyt wiele wydają owoców, stają się potem jałowemi. Siemię, tedy, jak to już wielokrotnie powtórzyliśmy, jest rzeczą niewidzialną, lecz nasienie jego, widzialne, jest prawie duszą żyjącą. Nie masz go w rzeczach martwych, wyciąga się podwójnie, łagodnie i gwałtem. Lecz gdy tu mowa tylko o własności jego, powiadam, iż bez siemienia nic się nie rodzi. Własnością siemienia wszystko się staje. I mają wiedzieć synowie sztuki, iż w obciętych drzewach próżno szukać siemienia, które znajduje się tylko w czerstwych i żywych. Traktat ósmy. Jak działa przyroda w siemieniu przez sztukę? Siemie wszelkie przez się nie ma żadnego znaczenia, jeżeli lub przez sztukę, lub przez przyrodę nie będzie złożone do macicy właściwej. I chociaż siemie przez się jest szlachetniejsze od wszelkiego tworu, wszelako macica jest jego życiem. Powoduje ona zgnicie nasienia lub ziarna i ścięcie się punktu czystego. Nadto ciepłem ciała swojego żywi je i wyraszcza i to dzieje się we wszystkich wyżej rzeczonych trzech państwach przyrody i dzieje się to naturalnie miesiącami latami czasami ta zaś sztuka jest mądra która w państwie mineralnym roślinnym potrafi niecoś skrócić lecz nie w zwierzęcem w mineralnym tylko uskutecznia to, czego nie może przyroda z powodu powietrza surowego, który gwałtownością napełnia pory ciała wszelkiego. Nie we lecz na powierzchni Ziemi, jak to rzekłem w poprzedzających rozdziałach. Lecz by łatwiej to zrozumieć, pragnę dodać do tego, iż żywioły na prześcigi między sobą rzutują w ośrodek Ziemi. Jakoby w krzyże siemię swę. Ośrodek zaś przez ruch Wyrzuca je w macice. Macice zaś są nieprzeliczone. Ile miejsc, tyle macic. Jedna czystsza od drugiej I tak prawie do nieskończoności. Wiedz tedy iż czysta macica Da czysty płód w podobnym sobie. Dla przykładu w zwierzętach są macice ludzi, krów, koni, psów. Tak i w mineralnym i w roślinnym państwie są metale, kamienie, sole. Bowiem solem w dwutych państwach rozmnażać należy i miejsca ich podług tego, czy mniej, czy więcej jest nieczystości Traktat dziewiąty o mieszaniu metalów albo o wyciąganiu siemienia metalicznego. Rzekliśmy o przyrodzie, o sztuce, o ciele, o nasieniu i siemieniu. Teraz przejdziemy do praktyki, jak mianowicie należy mieszać ze sobą metale i jakie ich jest między sobą odpowiadanie. Wiedz wtedy, iż mąż nie różni się od niewiasty. Z tegoż siemienia i w jednej macicy oboje się rodzą. Niczego nie brakło, prócz strawienia, i jako macica czystsza w krwi niż w soli, tak luna z tegoż siemienia co i słońce i z tejże macicy, lecz macica miała więcej z wody niż z krwi strawionej według czasu luny niebieskiej. Byś lepiej mógł sobie wyobrazić, jak spółkują metale, by wyrzucać i przyjmować siebie, patrz na niebo i sfery planet. Widzisz, iż Saturn jest ostatni, przed nim idzie Jowisz, przed nim Mars, potem Słońce, za którym idzie Wenus, za nią Merkury, na ostatnim miejscu ustanawia się Luna. Zważ zatem, iż własności planet nie wschodzą, lecz zstępują. Samo doświadczenie to daje, iż z Wenery nie staje się Mars, lecz z Marsa staje Wenus, jako że jedną sferą niżej. Tak też Jowisz łatwo się zamienia w Merkurego. Jowisz bowiem drugi od firmamentu, a Merkuriusz drugi od Ziemi. Saturn pierwszy od nieba, Luna, Pierwsza od Ziemi. Słońce miesza się ze wszystkimi, lecz nigdy nie ulepsza się przez niższe. Niech tajnym ci jednak nie będzie, iż jest wielkie odpowiadanie sobie Saturna i Luny, w środku których położone jest Słońce, jako też między Jowiszem i Merkurym, w których środku również znajduje się Słońce tym samym równie sposobem pomiędzy marsem i wenerą gdyż oboje mają słońce po środku umieli chymiści żelazo na mieć czyli wenerę bez słońca zamieniać umieli także z jowisza robić merkurego są też niektórzy z saturna sporządzający lunę gdyby jednak umieli tymi przemianami rządzić przyrodą słońca Pewnie by znaleźli rzecz cenniejszą od wszech skarbów. Dlatego powiadam, iż wiedzieć należy, jakie metale wzajem są do złączenia ze sobą i których przyroda odpowiada przyrodzie. Dlatego jeden daje się metal, który ma władzę pochłaniania innych. Jest bowiem prawie jak woda ich i prawie matka jedyna tylko rzecz, Wilgotność zasadna, słońca, mianowicie i luny, opiera mu się i ulepsza przezeń. Lecz, iżbym odkrył, stal się nie nazywa. Gdy jedenaściekrotnie złącza się z nim złoto, wypuszcza siemię swę i wątleje prawie do śmierci. Stal pojmuje, i tworzy syna, świetniejszego od Ojca. Potem, gdy siemię zrodzonego złoży się już do swej macicy, oczyszcza ją i czyni tysiąckrotnie zdolniejszą do rodzenia najlepszych owoców. Jest i druga stal, która się jej przypodobnia przez się, od przyrody stworzona, która potrafi z promieni Słońca, cudowną siłą i własnością, wyciągać to, Czego tylu ludzi szukało, i co jest zasadą naszego dzieła? Traktat dziesiąty o generacji nadprzyrodzonej syna słońca. Traktowaliśmy o rzeczach, które tworzy przyroda i które stworzył Bóg, by badacze sztuki temu łacniej możliwości przyrody rozumieli. Lecz by dłużej nie odkładać przystępuje do sposobu i sztuki sporządzania kamienia filozoficznego. Kamień filozoficzny albo tynktura nie jest niczym innym jak złotem, strawionym do ostatniego stopnia. Złoto bowiem pospólstwa jest jako trawa bez siemienia. Kiedy dojrzewa, wydaje siemię. Tak też i złoto, kiedy dojrzewa, daje siemię, czyli tynkturę. Ale zapytak to, dlaczego złoto lub inny metal nie wytwarza siemienia? Racja ta się podaje, iż nie może być żałem wskutek surowości powietrza. Nie ma dostatecznego gorąca. Zdarza się w niektórych miejscach, iż znajduje się złoto czyste, które przyroda sporządzić chciała, lecz przeszkodziło jej powietrze surowe. Dla przykładu widzimy, iż niektóre z drzew pomarańczowych Rosną w Polsce na podobieństwo innych drzew we Włoszech i indziej, gdzie jest ich gleba rodzima, gdzie dają owoce, gdyż mają dostateczne gorąco. W tych chłodniejszych stronach zgoła nie. Kiedy bowiem winny dojrzewać, ustają, gdyż chłód je ściska. I tak w tych miejscach nigdy od przyrody nie masz ich owocu lecz gdy niekiedy pomoże się przyrodzie łagodniej i z talentem wtedy sztuka ta działa czego przyroda nie mogła tak też zarówno w metalach złoto może dać owoc i ziemię, w którym się rozmnaża przemysłem mądrego wytwórcy który potrafi wzbudzić przyrodę gdyby jednak starał się uczynić to bez przyrody pobłądzi nie tylko bowiem w tej sztuce, lecz i w każdej rzeczy nic innego nie możemy, jak wspomóc przyrodę. I to nie innym sposobem, jak ogniem, czyli gorącem. Lecz gdy to niemożebne, jeżeli w ściętym ciele metalicznym nie ukażą się duchy, potrzeba by wpierw rozpuściło się ciało i pory jego otworzyły się, by przyroda mogła działać. Jakie jednak winno być to rozpuszczenie, pragnę czytelnika upomnieć, iż jest dwojakie rozpuszczenie, chociaż jest wiele innych rozpuszczeń bezużytecznych. Jedno tylko jest słuszne, naturalne, drugie jest gwałtowne, pod którym wszystkie inne rozumieją. Naturalne jest tego rodzaju, iż pory ciała otwierają się w wodzie naszej, by miotało się siemię wyrobione i do swej macicy wkładało. Woda za się nasza jest woda niebieska, nie maczająca rąk, nie pospólstwa, lecz prawie deszczowa. Ciałem jest złoto, które daje siemię. Luna nasza nie srebro pospólstwa, jest tem, co przyjmuje siemię złota. Potem rządzi się ogniem naszym ustawicznym przez siedem miesięcy, a czasami przez dziesięć, póki woda nasza nie schłonie trzech i nie zostawi jednego, i to w podwójnym. Zatem karmi się mlekiem ziemi albo tłustością jej, która rodzi się w łonie ziemi. I rządzi się, czyli zachowuje od gnicia solą przyrody. I tak tworzy się ów infant w której generacji. Teraz od teorii przystąpimy do praktyki. Traktat jedenasty O praktyce i sporządzaniu kamienia, czyli tynktury, przez sztukę. Przez tyle rozdziałów rosnuta była mowa o rzeczach przez przykłady, by temu łatwiej zrozumieć praktykę, która być winna, naśladując przyrodę w ten sposób. Ziemi naszej przez jedenaście stopni, jedenaście granów złota naszego, nie złota pospolitego. Luny naszej, niepospolitej, granów jedenaście, Lecz tu cię muszę napomnieć, byś nie brał złota i srebra pospólstwa, gdyż te są martwe. Bierz nasze, które są żywe. Potem połóż na ogień nasz i stanie się z tego płyn, likwor suchy. Naprzód rozpuści się ziemia w wodę, która zwie się Merkuriuszem Filozofów i woda ta rozpuści te ciała słońca i luny, i schłonie je, iż zostanie jedynie część dziesiąta z jedną częścią. I to jest wilgotność zasady na metalów. Potem wody saletrzanej z ziemi naszej, w której jest strumyk i fala żywa, gdy dokopiesz się do rodzimego źródliska, weź tedy z niego wody, lecz weź czystej. W nią włóż tę wilgotność zasadną i połóż na ogień gnicia i powstania, nie na taki, jaki zrobiłeś w pierwszym działaniu. Sprawuj wszystko z wielkim talentem, dopóki nie ukażą się kolory na wzór ognia Pawiego. Sprawuj strawieniem, niech ci żal nie będzie, póki nie znikną kolory, i Jeden w całości ukaże się kolor zielony i tak co do innych i gdy obaczysz w głębi prochy brunatnego koloru i wodę prawie czerwoną otwórz naczynie umocz pióro pomasz jakie bądź żelazo gdy farbuje miej w pogotowi wodę o której potem będzie mowa i wlej tyle tej wody ile weszło surowego powietrza Znowu waż na uprzednim ogniu, póki znowu nie zafarbuję. Dokąd sięga moje doświadczenie, więcej nie mogę, więcej nie znalazłem. Woda za się ta winna być miesięcznicą świata ze sfery luny, tyle razy oczyszczona by mogła skalcynować słońce. Tu wszystko tobie odkryć zapragnąłem. I gdy sens mój, nie sylabę niekiedy zrozumiesz, wszystko wyjawiłem, osobliwie w dziele pierwszym i wtórem. Pozostaje jeszcze rzec o ogniu. Pierwszy ogień, czyli pierwszego działania, jest ogień jednego stopnia, ciągły, który materię okrąża. Który ogień naturalny, który materię strawia i zlepia, prawdę ci mówię, iż odkryłem ster ognia, jeżeli przyrodę rozumiesz. O naczyniu jeszcze pozostaje powiedzieć. Naczynie winno być naczyniem przyrody i dwóch wystarczy. Pierwszego dzieła naczynie winno być okrągłe. W drugim zaś nieco mniejsze szkło na kształt czaszy lub jaja, lecz we wszystkim wiedz, iż ogień przyrody jest jeden, co bądź działa różnego odległością miejsc powoduje. Naczynie zatem przyrody jedno, lecz my dla skrócenia pożytkujemy się podwójnym: materia jedna, lecz z dwóch substancji. Jeżeli tedy myśl zwracasz do rzeczy, które mają być stworzone, rozważaj naprzód rzeczy stworzone. Gdy tych, jako przed Twemi oczyma przyjawiających się, nie możesz posiąść, tym mniej rzeczy do stworzenia, które chcesz wytworzyć. Wiedz bowiem, iż nic nie możesz stworzyć, gdyż to jest właściwem tylko Bogu, lecz rzeczy tajemne, ukryte w cieniu. Uczynić jawnymi i zdjąć z nich cień, to filozofowi rozumującemu przez przyrodę od Boga zezwolono. Zważ proszę usilnie prostą wodę chmury. Czy pomyślałby ktoś, iż zawiera ona w sobie wszystko, co ma świat kamienie twarde, sole, powietrze, ziemię, ogień, gdy przez się jawi się jako prosta woda? Cóż rzec o Ziemi, która zawiera w sobie wodę, ogień, sole, powietrza, przez się gołą Ziemią się zdaje? O cudotwórcza przyroda, która umiesz z wody w ziemi owoc wytwarzać cudownie i z powietrza życie je wspomagać. Wszystko to się dzieje i oczy pospólstwa nie widzą tego. Lecz oczy umysłu i imaginacji, widzeniem słusznym, najprawdziwszym, ujmują to. Oczy bowiem mędrców inaczej widzą przyrodę niż oczy gminu. Dla przykładu, oczy pospólstwa widzą, że słońce gorące. Oczy zaś filozofów widzą przeciwnie, że słońce raczej jest zimne, lecz ruchy jego gorące. Działanie jego i skutki przez odległość miejsc się pojmują. Ogień przyrody jeden i jednem jest ze słońcem. Jak bowiem słońce między sferami planet jest ośrodkiem i z ośrodka tego niebios ruchem swym gorąco z góry rozsiewa, tak w ośrodku Ziemi jest słońce Ziemi. Które ciągłym swym ruchem gorąco lub promienie do góry na ziemi powierzchnię pędzi. Gorąco to wewnętrzne, wiele skuteczniejsze od tego ognia żywiołowego, lecz umiarkowywa się wodą zimną, która z dnia na dzień pory ziemi przenika i ją oziębia. Tak też słońce niebieskie i jego gorąco umiarkowywa powietrze które z dnia na dzień opływa kulę i gdy tego nie było, gorącem takiem wszystko by schłonęło i nic by się nie rodziło. Jak bowiem ogień ów niewidzialny lub gorąco środkowe schłonęłoby wszystko, gdyby nie przedzielała woda, tak słońca gorąco zniszczyłoby wszystko, gdyby nie pośredniczyło powietrze lecz jak żywioły te działają pomiędzy sobą powiem w krótkości w ośrodku ziemi jest słońce centralne które ruchem swym lub ruchem firmamentu daje wielkie gorąco które rozprzestrzenia się aż na powierzchnię ziemi gorąco to powoduje powietrze w ten sposób macicą powietrza jest woda która rodzi synów swej przyrody lecz odmiennych i znacznie subtelniejszych, gdzie bowiem wstęp w wodzie wzbroniony wchodzi powietrze. Kiedy więc owo gorąco centralne, które jest nieustanne, działa, sprawuje, iż woda dystyluje się i rozgrzewa, i tak woda ta siłą gorąca zamienia się w powietrze i tym trybem wyrywa się na powierzchnię ziemi, gdyż nie znosi zamknięcia gdy potem ochłodła, rozpuszcza się w wodę. W przeciwległych miejscach nieraz się zdarza, iż nie tylko powietrze, lecz nawet woda wychodzi, jak to się jawi, gdy czarne chmury z gwałtownością niosą się na powietrze. Czego przykład dam ci ten, domowy. Zagotuj w garnku wodę, obaczysz, iż przy małym ogniu lekkie opary i wiatry. Przy ogniu silniejszym ukażą się chmury gęstsze. Tym samym prawie sposobem działa gorąco ośrodkowe. Lotną wodę unosi w powietrze, co gęstszego soli lub tłustości wyznacza ziemi. Osiadłe staje się skałami i kamieniami. Zarzuci kto... Gdy się tak to dzieje, wtedy winno się dziać ciągle, gdy tymczasem często wcale nie czuć wiatru. Odpowiem, gdy nie gwałtownie do naczynia destylatorni wlejesz wodę, nie będzie wiatru, bowiem mało wody wzbudza mało wiatru. Widzisz, iż nie zawsze są gromy, chociażby nawet był deszcz i wiatr, Lecz wtedy tylko kiedy siłą powietrza woda wzburzona niesie się do sfery ognia, nie znosi bowiem ogień wody. Masz przykład przed oczyma, gdy na różd gorący wylejesz wodę zimną, skąd gromy się wzbudzają. Lecz z jakiej racji niejednostajnie wchodzi woda w te miejsce i w klęsłości, powód ten iż wiele jest tego rodzaju naczyń i miejsc. Pędzi czasami jedna w wiatrami wodę od się w ciągu kilku dni i miesięcy, aż póki z powrotem nie nastąpi odbicie, jak widzimy na morzu, gdzie prądy częste wiele tysięcy razy się burzą, zanim odbicie by odstąpiły, odkryją. Lecz wracamy do rzeczy. Ogień, powiadam, czyli gorąco jest przyczyną ruchu powietrza i życiem wszystkiego, a ziemia jest tego wszystkiego karmicielką lub przyjmicielką. Lecz gdyby nie było wody, która ochładza ziemię naszą i powietrze, wtedy ziemia by wyschła dla dwóch tych racji to pewna od ruchu od środkowego i od gorąca słońca niebieskiego. Niemniej zdarza się to czasami w niektórych miejscach, gdy pory Ziemi się zamkną i wilgotność nie może się przedostać, wtedy przez odpowiadanie Słońca niebieskiego i odśrodkowego, mają bowiem między sobą siłę magnetyczną, zapala się Ziemia od Słońca. I tak też z czasem padnie mocna orbita świata. Zrób wtedy, by takie działanie było w naszej Ziemi by gorąco odśrodkowe mogło zamienić wodę na powietrze, iżby na równinach świata wystąpiło i osiadłe jak rzekłem przez pory ziemi przesiadło. I wtedy w przeciwległym powietrze zamieni się w wodę znacznie lotniejszą niż była pierwsza. I tak to będzie, gdy starcowi naszemu dasz do połknięcia złoto i srebro by sam to pochłonął i wreszcie już umierający spłonął. Prochy jego rozsiały się na wodę. Wasz ją, póki nie będzie zadość. Masz wtedy lekarstwo na leczenie trądu. Na to bacz jednak byś nie brał ani zimnego za gorące, ani gorącego za zimne. Przyrodę mieszaj z przyrodą. Gdy jest coś, co przeciwne przyrodzie, bowiem jedna ci jest potrzeba, oddziel to, by przyroda była podobną przyrodzie. Rób to ogniem, nie ręką i wiedz, gdy nie będziesz szedł za przyrodą, wszystko na próżno. I to ci rzekłem przez Boga Świętego, co winien Ojciec Synowi. Kto ma uszy, niech słucha, kto ma zmysły? Niech baczy. Traktat dwunasty. o kamieniu i jego własności. W poprzednich dostatecznie było powiedziane o produkcji rzeczy przyrodzonych, o żywiołach i o materii pierwszej i wtórej, o ciałach i siemionach, o użyciu i własności ich. Skreśliłem także praktykę sporządzania kamienia filozoficznego, o jego zasięg własności, ile mi przyroda zezwoliła i doświadczenie odkryło, obecnie jawnem uczynie. Lecz bym pierwej jeszcze sumarycznie i krótkimi słowy treść objął wszystkich tych traktatów, by czytelnik, Boga się bojący, poszedł za moją myślą i za sensem moim, rzecz tak się przedstawia. Gdy kto wątpił o słuszności sztuki, niech czyta obfite starożytnych filozofów pisma, rozumem i doświadczeniem sprawdzone, którym jako wiarygodnym nie może być wiara zaprzeczona. Kto za się im wiary nie daje, z tym jako sprzeczącym zasadom dysputować nie będziemy, głusi bowiem i niemi głosu nie mają. Jakiż bowiem przywilej na tym świecie miałyby mieć wszystkie rzeczy wobec metalów? Przecz je tylko przez odmówienie siemienia niesłusznie wyłączymy stwórcy najwyższego powszechnego błogosławieństwa, które Pismo Święte stwierdza jako dane i udzielone wszystkim rzeczom stworzonym zaraz po stworzeniu świata. Jeżeli zaś mają siebie, Któż jest tak niedorzeczny, by nie wierzył, iż mogą się one ze swego siemienia rozmnażać? W przyrodzie swojej sztuka chemii jest słuszna. Słuszna także przyroda, lecz rzadko słyszy artysta. Jedna przyroda, jedna sztuka, lecz mnodzy artyści. Co jednak przyroda tworzy z żywiołów, wyprowadza przez wolę Boga z materii pierwszej, którą Bóg jeden zna. To przyroda tworzy i rozmnaża z materii wtórej, którą znają filozofowie. Nic się nie staje na świecie bez woli Boga i przyrody. Żywioł bowiem każdy jest w swojej sferze, lecz jeden bez drugiego nie może być. Jeden żyje z drugiego. A jednak złączone nie schodzą się. Lecz woda dostojniejsza wśród wszystkich żywiołów, gdyż jest macierzą wszech rzeczy. Ją opływa duch ognia. Powodowana przez ogień, woda staje się pierwszą materią przez sporność, mianowicie ognia z wodą. I tak powstają wiatry lub opary skłonne do ścinania się z ziemią. Przez surowe powietrze, które od początku było od niej oddzielone. I to staje się bez ustanku, ciągłym ruchem, gdyż ogień albo gorąco nie wzbudza się inaczej jak ruchem, co łatwo widzieć u kowala urabiającego młotem żelazo, które przedtem przez ruch silniejszy rozgrzało się i aż jakby ogniem zajęło się. Ruch tedy powoduje gorąco gorąco w ruch wprowadza wodę, ruch wody powoduje powietrze, życie wszystkiego, co żyje. Urastają tedy rzeczy w sposób, jak rzekłem wyżej, mianowicie z wody. Z subtelniejszego jej opary rzeczy subtelne i lekkie pochodzą, z oleju zasię jego ciężkiej, większej wagi. Soria toli rzeczy. Znacznie piękniejsze od uprzednich. Że jednak przyroda czasami znajduje zawadę w tworzeniu rzeczy czystych, gdyż opar, tłustość, sól plamią się i łączą się z miejscami ziemi, nauczyło nas przeto doświadczenie oddzielać czyste od nieczystego. Dlatego, gdy pragniesz, by przyroda ulepszyła się w działaniu, rozpuść ciało, które chcesz i to, co. Obcego przypadło przyrodzie, oddziel, oczyść, połącz czyste z czystym, uważone z uważonym, surowe z surowym, podług wagi przyrody, nie materii. Wiedz bowiem, iż saletra centralna więcej ziemi nie przyjmuje nad to, co jej potrzeba czyli jest czysta, czyli nieczysta. Inaczej zasię z tłustością wody, gdyż nigdy nie jest czysta. Sztuka oczyszcza ją przez podwójne gorąco i znowu ją łączy. Epilog albo konkluzja dwunastu tych traktatów. Spisałem, druhu czytelniku, dwanaście poprzedzających traktatów, gwoli synom nauki, by zanim rękę przyłożą do dzieła, poznali działanie przyrody, jak mianowicie działając wytwarzał na rzeczy, by bez kluczy nie wchodzili do bramy i wody, że szotem nie czerpali. Próżno bowiem trudzi się kto bez poznania przyrody ręce do trudu wyciąga. W Świętej tej i najsłuszniejszej wiedzy nocnem jest mrokami osnuty, komu słońce nie świeci. W gęstym cieniu jest ten, komu z nocy nie ukazuje się luna. Ma przyroda światło własne, które dla oczu naszych zakryte. Cień przyrody jest ciałem dla oczu naszych, lecz gdy kogo światło przyrody przenika, temu od razu obłok się z oczu zdejmuje. I bez przeszkody dostrzec może punkt magnesu naszego odpowiadającego podwójnemu ośrodkowi promieni, mianowicie Słońca i Ziemi. Aż dotąd bowiem światło przyrody przenika i odkrywa co wewnątrz. Czego masz taki przykład? Niech będą odziani w jednakowe ubrania młodzianin dwunastoletni i tegoż wieku dzieweczka. Jeżeli obok się umieszczą, nikt nie rozpozna, które mężczyzna, które kobieta. Oczy nasze bowiem nie mogą przeniknąć do tego stopnia. Myli nas nasz wzrok i fałsz zaprawdę przyjmuje. Lecz gdy zdjąwszy szatki, obnażą się, by ukazać się, jak ich przyroda ukształtowała, łacno i jedno i drugie w ich poznać płci. Takim samym prawie sposobem umysł nasz tworzy dla cienia przyrody cień. Ciało bowiem nagie w człowieku jest cieniem siemienia przyrody. Jak wtedy pod szatami ukrywa się ludzkie ciało, tak również pod cieniem ukrywa się przyroda ludzka, której zakrycia i odkrycia Bóg sobie rząd postawił. Mógłbym tu przestronnie i filozoficznie rozprawiać o dostojeństwie ludzkim, o jego stworzeniu i pochodzeniu, lecz gdy nie tu miejsce tego milczeniem pomijam. O życiu tylko jedno słówko powiem. Stworzony jest człowiek z ziemi, żyje z powietrza, jest bowiem w powietrzu ukryty pokarm życia, który my rosą z nocy, a za dnia wodą zwiemy rozrzedzoną, której duch niewidzialny ścięty, lepszy jest niż ziemia wszystka. O, święta i cudowna przyrodo, która synom wiedzy zmylić się nie dasz, jak to z dnia na dzień w życiu ludzkim okazujesz. Dalej, w dwunastu tych traktatach przytoczyłem tyle racji naturalnych na środek, Bytem łatwiej pragnący i Boga bojący się czytelnik mógł pojąć to wszystko, co oczyma memi przy Bożem błogosławieństwie widziałem, rękoma własnymi zrobiłem, bez żadnego fałszu i oszukaństwa. Bez światła bowiem i poznania przyrody niepodobna sztuki tej posiąść. Chyba że zdarzy się komu to ze szczególnym objawieniem Bożym albo przez tajemne drucha Jego okazanie. Rzecz licha i najcenniejsza. Tylekroć opisaną raz jeszcze na nowo powtarzam. Powietrza części 10. Złota żywego lub luny żywej część jedna. Wszystko to włóż do swego naczynia. Wasz to powietrze naprzód by była woda, a potem nie woda. Jeżeli tego nie wiesz i nie umiesz ważyć powietrza, bez wszelkiej wątpliwości pobłądzisz, gdyż to jest starożytnych filozofów materia. Winieneś bowiem to brać, co jest, a nie co się zdaje, pokąd artyście to lubę. Jest woda rosy naszej, z której wyciąga się sól skały filozoficznej, którą wszystkie rzeczy rosną i żywią się. Macicą jej jest ośrodek słońca lub luny, tak samo niebieskiej jak i ziemskiej, i bym otwarcie powiedział: To jest nasz magnes, który w poprzedzających traktatach nazwałem stalą. Powietrze tworzy magnes. Magnes za się tworzy lub sprawia ukazanie się naszego powietrza. Święcie ci prawdę tu wyjawiłem. Proś Boga, by wspomógł twoje poczynania, będziesz na tem miejscu miał najsłuszniejsze wyjaśnienie Hermesa, utrzymującego, iż ojcem jego jest słońce, matką za się luna i że wiatr nosił go w swym żywocie, a także sól alkali, którą filozofowie solą harmonikaz i rośliną nazwali ukrytą w żywocie magnezji. Działanie tego jest takie, byś rozpuścił święte powietrze, w którym rozpuścisz złotą dziesiątą część. Zapieczętuj to i ogniem naszym sprawuj, póki powietrze nie obróci się w prochy, a ukażą się, gdy ma się sól świata, różne kolory. Opisałbym całkowity proces w tych traktatach, lecz, iż on razem z pomnożeniem w księgach Lula i innych starożytnych filozofów dostatecznie jest zawarty, dlatego ograniczyłem się tylko do traktatowania o pierwszej i wtórej materii, co uczyniłem świetle. I nie sądź, kto ze śmiertelnych jaśniej to przedstawił, gdyż nie ksiąg mnogich, lecz z rąk mych trudzi. I własnej eksperiencji to zrobiłem. Gdy tedy, lub nie rozumiesz, lub nie wierzysz prawdzie, nie oskarżaj mej książki, lecz siebie samego i wiesz, iż Bóg ci nie chce odkryć tajemnicy. Jego więc modłami utrudzaj i wielokrotnie na nowo odczytując księgę tę, otwieraj głównie dwanaście tych traktatów epilog zawsze rozważając możliwości przyrody i działania żywiołów i co w nich jest głównego, a osobliwie w rozrzedzeniu wody lub powietrza. Tak bowiem stworzone nieba i cały świat to tobie jako ojciec synowi chciałem dać do poznania. Nie dziw się, iż tyle traktatów napisałem. Nie dla siebie to zrobiłem, gdyż jak ksiąg nie potrzebuję, Lecz by upomnieć wielu, którzy czym się zajmują, by próżno nakładu nie czynili. Można było ująć wszystko w bardzo niewiele wierszy, a nawet słów, lecz przez rozumowanie i przykłady chciałem doprowadzić cię do poznania przyrody, byś naprzód wiedział wszystko, czego masz szukać, pierwszej czy wtórej materii. Zarazem byś miał odsłonioną przyrodę, jej światło i cień. Nie wzburzaj się, iż czasami znajdują się sprzeczności w moich traktatach. Wzorem zwyczajnym filozofów potrzeba ci ich, gdy rozumiesz, że nie ma róży bez cierni. Zważ pilnie, co mrzegł wyżej, jak mianowicie cztery żywioły sączą do ośrodka Ziemi wilgotność zasadną i jak Słońce Ziemi centralne, Ruchem swym powoduje i podnosi to na powierzchnię Ziemi. Rzekłem ci, iż Słońce Niebieskie ma odpowiadanie ze Słońcem Centralnym, gdyż Słońce Niebieskie i Luna mają szczególną siłę i własność sączenia przez promienie swe w Ziemię. Gorące bowiem łatwo łączy się z gorącem, sól solą. I jak Słońce Centralne ma swoje morze i wodę surową pobieralną, tak i Słońce Niebieskie ma także swe morze i wodę subtelną, niepobieralną. Na powierzchni Ziemi promienie łączą się z promieniami i tworzą kwiaty i wszystko. Dlatego, kiedy bywa deszcz, przyjmuje z powietrza tę siłę życia i łączy ją z saletrą Ziemi, gdyż saletra Ziemi jest na kształt piekła, Tartarii, skalcynowanego z suchością swoją, ciągnącą się do powietrza, które to powietrze rozpuszcza się w niej w wodę. Taką siłę przyciągania ma ta saletra ziemi, która była także powietrzem i złączoną jest z tłustością ziemi i im obficiej wtedy promienie słoneczne padają, tym większa staje się ilość saletry i w następstwie tem. Większa rośnie ilość zboża i tak z dnia na dzień się staje. O odpowiadaniu rzeczy między sobą i o działaniu słońca i luny niewidzącym pragnąłem udzielić. Wiedzący bowiem nie potrzebują tej nauki. Przedmiot nasz wciąż przed oczyma całego świata i nie poznaje się. O niebo nasze. O wodo nasza, o nasz Merkuriuszu, o saletro nasza, znajdująca się w morzu świata, o roślinności nasza, o siarko nasza stała i lotna, o głowo martwa albo fuzy morza naszego. Wodo, niemaczająca rąk, bez której nikt ze śmiertelnych nie może żyć i bez której nic się nie rodzi i nie tworzy na całym świecie. I to są starego Hermesa epitety, co nigdy nie ustaje. Rzecz najlichsza. Nikt nie może się obyć bez niej. I tak masz odkrytą rzecz cenniejszą od całego świata, która, otwarcie mówię, jest niczym innym, jak wodą naszą rzeczną, która ścina się w słońcu i księżycu i wyciąga ze słońca i księżyca stal naszą, za pomocą sztuki filozofów, cudownymi sposobami przez syna sztuki roztropnego. Nie miałem zamiaru dla racji, o których wspomniałem w przedmowie, ogłaszać tej książki. Przekonała mnie jednak chęć sprzymierzenia się z zacnymi umysłami filozofów, bym duszę dobrą okazał tym, którzy mnie nie znają. Zarazem tym, którzy w sztuce celują, bym pokazał, iżem im równy i towarzysz, i wiedzym ich dosięgnął. Nie wątpię, iż wielu ludzi dobrej woli i czystego sumienia dar ten Boży w sekrecie posiada. Ci, napomnieni mym przykładem i przez swoje niebezpieczeństwo przezorniejsi i ostrożniejsi, niech sobie harpokratowie mają w zaleceniu milczenie. Ilekroć bowiem razy zechciałem odsłonić się możnym, zawsze lubo szwang, lubo niebezpieczeństwo ściągnąłem. Pismem tym odsłaniam się synom adeptom Hermesa, nieświadomych i błądzących, pouczam i sprowadzam na drogę prostą. Niech wierzą dziedzice wiedzy, iż nigdy nie będą mieli lepszej drogi, której trzymać się winni nad tę która tu okazana. Wszystko bowiem rzekłem otwarcie. Wyciągnięcie tedy naszej soli hamorniackiej albo merkuriuszo filozoficznego z wody naszej rzecznej i tylko jej użycie nie tak otwarcie wyjawiłem, gdyż od mistrza przyrody nie miałem dalszego pozwolenia na mówienie. I to sam Bóg winien wyjawić, który zna duszę i serca ludzkie gdy go pilnie będziesz prosił, przez księgi tej czytania powtórne, umysł twój otworzyć ci zechce. Naczynie, jak wyżej powiedziane, jedyne od początku aż do końca lub co najwyżej wystarczą dwa naczynia. Ogień też ciągły w obu dziełach. Mylący się w tym względzie niech odczytają traktat dziesiąty i jedenasty. Gdy w trzeciej materii masz zamiar sprawować, nic nie zdziałasz. Ją traktują ci, którzy poza tą jedyną solą naszą, która jest Merkuriuszem, pracują w trawach, zwierzętach, kamieniach, minerałach, z wyjątkiem Słońca i Luny naszej, która obwiedziona sferą Saturna. A kto pragnie zamierzonego końca, niech pozna zamianę żywiołów, jak lekkie uczynić ciężkiem i ducha jak czynić nieduchem. Tedy nie będzie pracował w rzeczy obcej. Ogień jest prawidłem. Co bądź się dzieje, dzieje się przez ogień, jak to dostatecznie w uprzednich i tu w konkluzji powiedziano. Bądź zdrów, czytelniku, życzliwy, a z trudów mych, doświadczeniem stwierdzonych, na chwałę imienia Bożego, na zbawienie twej duszy i bliźniego twego pożytek, jak najdłużej korzystaj. Koniec.